zainstalowanie paneli na sprzedaż, no to musicie się Państwo zastanowić, w jaki inny sposób w ogóle taką strategię marketingową takiej oferty przeprowadzić. Zrezygnowali ze swoich roszczeń. Otrzymują mniej, ale otrzymują przede wszystkim. Dzisiejsze spotkanie na kongresie WGN było poświęcone między innymi tendencjom, jakie na rynku nieruchomości komercyjnych obserwujemy w bieżącym roku. Nie chodzi zawsze o technikę robienia zdjęć, tylko podejście takie filozoficzne w pewien sposób, teoretyczne, jakby dla kogo jest to zdjęcie tak naprawdę. Musi pamiętać zawsze o swoim targecie. Owszem, istnieje zapotrzebowanie na takie budynki, na takie obiekty. Podejrzewam, że ludzie zamożni, a ich jest troszeczkę w Polsce, będą chcieli z takich rzeczy skorzystać i po prostu mieszkać w takich luksusowych dobrach, jak taki po prostu. No i wtedy ta tabelka, czyli wszystkie informacje, które mogą mieć znaczenie. Znowu, a jak nie zapytamy, to ich nie będziemy wiedzieć, no a chcemy mieć znaczenie. A przed nami główny punkt dzisiejszego wieczoru, rozdanie nagród specjalnych, przyznawanych za specjalne osiągnięcia poszczególnym osobom związanym z WGN. W tym roku kapituła wybrała trzy kategorie. Pierwsza z nich to objawienie roku 2015 roku. A nagroda ta wędruje do pani Małgorzaty Pakuły z WGN Wrocław. Ogromna brawa! Panie prezesie, szanowni państwo, bardzo dziękuję. Jestem bardzo zaskoczona tą nagrodą. Nie myślałam w ogóle w takich kategoriach, że tutaj konkurujemy ze sobą, raczej współpracujemy, ale niemniej jednak rzeczywiście ta nagroda na pewno będzie dla mnie kolejną motywacją i myślę, że pomoże mi w dalszych działaniach. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejna kategoria to rekordowa ilość transakcji 2015 roku, a nagroda wędruje do pani Wiesławy Małickiej z WGN Speedzen. Zapraszamy panią Wiesławę. Proszę państwa, to jest również zasługa bycia z państwem tutaj. Wiele się nauczyłam. Do tego ta pasja właśnie. Najlepsze nowe biuro WGN 2015. Nagroda wędruje do pana Macieja Brzozowskiego, WGN Szczecin. Chciałem podziękować szczególnie mojej żonie, która dostała kawał lokalu i generalnie była autorem całego ustroju, też całego podziału tego lokalu. Dziękuję.